Poświęcenie Centrum Rehabilitacyjnego, które będzie służyć pomocą dla żołnierzy i potrzebujących we Lwowie. 16 kwietnia przy ulicy Holubca 20 w Lwowie został poświęcony przez arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego, metropolitę lwowskiego, Dom Świętej Rodziny Fundacji Dajmy Nadzieję. Stary budynek został zakupiony ze środków Kancelarii Senatu Rzeczypospolitej Polski w 2019 roku. Odnowiony i adoptowany do potrzeb Centrum Rehabilitacji oraz Fundacji Dajmy Nadzieję staraniem Ministerstwa Spraw Zagranicznych, RP, Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie, posła na Sejm Rzeczypospolitej Kazimierza Holojucha, a także Dortmundsko-Wrocławsko-Lwowskiej Fundacji im. Świętej Jadwigi i pracy oraz poświęceniu wielu ludzi dobrej woli ze Lwowa. Całość budynku będzie służyć jako centrum rehabilitacji dla osób starszych, chorych. Dzisiaj, kiedy toczy się wojna, tej rehabilitacji potrzebują szczególnie żołnierze, którzy na wojnie stracili kończyny, powiedział proboszcz katedry lwowskiej ksiądz prałat Jan Nikiel. Po uroczystym błogosławieństwu i otwarciu Domu Świętej Rodziny metropolita lwowski arcybiskup Mieczysław Mokrzycki podarował krzyż, który będzie przypominać o wielkiej łasce cierpienia. I niech wszyscy, którzy tutaj będą przychodzić, patrząc na ten krzyż, pogłębiają wiarę w zmartwychwstanie, a także w uzdrowienie, powiedział metropolita lwowski. Dom Świętej Rodziny będzie kolejną pomocą dla żołnierzy, potrzebujących, starszych i chorych. Przypomnę, że Fundacja Dajmy Nadzieję rozpoczęła swoją działalność 13 lat temu od opieki nad nieuleczalnie chorymi dziećmi i ich rodzinami. To właśnie ta inicjatywa zapoczątkowała działalność pierwszego na Ukrainie hospicjum domowego. Następnie fundacja rozszerzyła swoją działalność, otwierając przedszkole dla dzieci w wieku szkolnym i warsztat terapeutyczny Kwiat Anielski oraz inne inicjatywy społeczne. Dom Świętej Rodziny, prosząc, aby tutaj była atmosfera domu z Nazaretu, gdzie wszyscy wspólnie przeżywali swój czas. Chciałbym przede wszystkim podziękować wszystkim, którzy mieli swój udział w remoncie tego domu. Jest to dom Fundacji Dajmy Nadzieję, zakupiony ze środków Kancelarii Senatu oraz Fundacji Dajmy Nadzieję. Odnowiony jest również staraniem z Ministerstwa Spraw Zagranicznych Polski, a także KPRM-u, czyli Kancelarii Prezesa Rady Ministrów poprzedniej kadencji Polski, tak. Ja tylko dodam, że mamy także fundusze na drugą część tego domu obecnej kadencji. Także mamy nadzieję, że Pan Bóg sobie poradzi ze wszystkimi kadencjami. Biskupie, Panie Pośle, Księży Proboszczu, drogie siostry, drodzy księża, drodzy goście, wszyscy tutaj zgromadzeni z Holo, dzieci ze świetlicy, bardzo dziękuję za zaproszenie. My rzeczywiście, ja nawiążę do słów księdza proboszcza, który mówił, że musieliśmy wystawić jakby to świadectwo moralności, ale tak naprawdę te środki, które pochodzą z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, one są z takiej szuflady, która się nazywa polonijna. I nas zawsze pytają ci, którzy decydują o podziale tych środków, czy faktycznie one będą przeznaczone dla Polaków, którzy mieszkają na Ukrainie. Bo tu nie chodzi o to, żeby kogoś wykluczać, ale akurat mamy do tego prawo jako państwo polskie, żeby wspierać naszych rodaków, którzy mieszkają, są rozrzuceni na całym świecie i akurat te środki pochodzą z tej szuflady i one nie mogą iść na ogólne inwestycje za granicą. I ja zawsze odpowiadam, że no, tylu jest Polaków, znaczy tyle procent tej polskości jest w tych inicjatywach, ilu jest Polaków w Lwowie czy tutaj na zachodniej Ukrainie. Ale tak naprawdę dzisiejsze spotkanie, całe to dzieło, w którym dzisiaj uczestniczymy, świadczy o tym, że możemy bez chyba najmniejszych wahań powiedzieć, że jest to dzieło polskie, chociaż ono dotyczy Kościoła katolickiego, jest inicjatywą autoryzowaną też przez Kościół katolicki powszechny, no to tutaj wszyscy dzisiaj zgromadzeni należymy jakoś, mamy związki z narodem polskim, jesteśmy Polakami, tak się czujemy. Fundacja Dajmy Nadzieję
właśnie jest wspaniałą inicjatywą, która wychodzi do ludzi, która jest cichą inicjatywą, która bardzo pięknie pomaga potrzebującym. Czcigodny księże arcybiskupie, czcigodny księże, pani konsul honorowa, księże proboszczu, a zarazem jako prezesie honorowy Fundacji Dajmy Nadzieję, czcigodni księża, siostry zakonne z panią wiceprezes Dajmy Nadzieję, z panią siostrą Lidią. Szanowni państwo, ja powiem tak, że dzisiaj to taki radosny dzień. Niedawno mieliśmy święta Zmartwychwstania Pańskiego, a dzisiaj się radujemy z otwarcia tego domu, Domu Świętej Rodziny. I początki nie były łatwe, ale tak jak pani konsul powiedziała, że ksiądz Jan, ksiądz proboszcz, jak zaczyna, to i kończy. I tutaj dobra jego, takie dobre podejście, ale i też kontakty spowodowały, że to się narodziło w Warszawie, konkretnie w kancelarii prezydenta. Takie spotkanie jedno, które zaowocowało później tym, że udało się te środki pozyskać, później kolejne, później wyposażenie dwóch gabinetów, o którym już ksiądz proboszcz mówił, i później dalej zakończenie prac, łącznie z tym, co dzisiaj widzimy. Taki krzyż niech on tutaj przypomina właśnie o wielkiej łasce cierpienia. Wszyscy, którzy tutaj będą przychodzić, niech im pomaga znosić cierpliwie, wierząc właśnie w łaskę zmartwychwstania, uzdrowienia. Jest. Ale to tylko do siatki tam macie, tak? Tak, tylko do tej siatki. A tam nawet części nie ogrody. Wchodzą jeszcze. Tak, te